trwa usuwanie skutków awarii przepompowni ścieków przy ulicy Batorego w Jaworznie. Najpierw rozszczelnieniu uległ zbiornik przepompowni. Kiedy technicy jaworznickich wodociągów uporali się z tym problemem, kilka godzin później doszło do kolejnej awarii. Efekt? Przez kilka godzin do Białej Przemszy trafiały ścieki z czterech dzielnic Jaworzna. Przelew burzowy został zakorkowany i zero ścieków trafia do rzeki Przemsza. Wszystko jest wywożone beczkowozami bezpośrednio na oczyszczalnię. Niezwłocznie po stwierdzeniu awarii powołano sztab kryzysowy, a na miejscu pojawiły się beczkowozy, które wywoziły nieczystości bezpośrednio do oczyszczalni. Tak było też w poniedziałek rano, kiedy kolejne samochody wypompowywały zawartość uszkodzonego zbiornika. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia dla mieszkańców Jaworzna, dla środowiska. Nie ma również to wpływu, to cała sytuacja na jakość wody produkowanej na terenie miasta Jaworzna, ponieważ nasze ujęcia zlokalizowane są całkowicie w innym miejscu. Są to ujęcia głębinowe, ale również na rzece Przemszy nie ma żadnych ujęć wody. Technicy jaworznickich wodociągów usuwają awarię, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi szczegółową kontrolę. Inspektorzy natychmiast udali się na miejsce, żeby przeprowadzić oględziny terenu oraz pobrać próbki wody. Te próby zostały pobrane w dwóch miejscach, powyżej i poniżej, tak powiem, przepompowni zdarzenia. Próby zostaną przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ i wyniki analiz będziemy zdali zapewne dopiero za kilka dni. Jednocześnie dzisiaj rozpoczęła się kontrola interwencyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, tam na miejscu w przedsiębiorstwie. I no, kontrola da nam przede wszystkim, ma nam dać odpowiedź na to, co było przyczyną tego zdarzenia. No i jakie są jego skutki. Więcej szczegółów będziemy znali dopiero po jej zakończeniu. Niedawno w Warszawie, a teraz w Jaworznie do neutralizacji ścieków wykorzystywano specjalistyczny sprzęt ozonujący wodę. Warto dodać, że jaworznicka maszyna ozonująca brała udział właśnie w niedawnej akcji ozonowania wody w Wiśle. Awaryjnie ściągnęliśmy na obiekt ozonatorkę, gdyby była konieczność jej uruchomienia, jest gotowa do działania. Już teraz trwa, powiedzmy, rozpoznanie i sprawdzenie stanu technicznego tego zbiornika. No i będziemy wiedzieć mniej więcej zakres prac, jakie trzeba będzie wykonać i ile to będzie mniej więcej trwało. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie skutków awarii. Najważniejsze, że ścieki nie trafiają już do rzeki.